Następny segment programu zapewne zaimponuje wszystkim Państwu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Hamilton ponad 100 osób, dorośli i młodzież, na czele z prezesem Fundacji Władysława Reymonta Kazimierzem Chrapką, przez 3 dni śpiewało kolędy w różnych miejscach miasta. Jaki był cel tej dokładnie przemyślanej akcji, którą poparłaby nie tylko Polonia, ale także niektóre inne grupy etniczne, dowiemy się z materiału zrealizowanego przez pana Krzysztofa Pietruszczaka, Art in Motion Video Productions. Szanowni Państwo, drodzy telewidzowie, Polish Studio, Polonia Hamilton stanęła na wysokości zadania. Już po raz któryś organizujemy ten pokojowy protest, mówiąc wszystkim, że święta Bożego Narodzenia są bardzo ważne dla nas i nie chcemy, aby nam zabierano słowa Merry Christmas. Pomysłodawcą tego pokojowego protestu jest Danusia Niton i teraz poproszę ją o kilka słów odnośnie tego projektu. Kazika, pomysł właściwie to powstał z tego, że prawie przez 10 lat już chodziliśmy do pana Kazika Chrapki zresztą na śpiewanie kolęd w jego domu. A czasami zbierało się tam około 60 osób i nie tylko dorośli, ale młodzież, szczególnie dzieci, były bardzo zadowolone i w ten sposób uczyły się tych kolęd. I po prostu ja postanowiłam gdzieś 5 lat temu zacząć kolędy u siebie, ale jeżeli zamykamy się w domu, to nie jest to... Po prostu no, nie jest to takie wymowne, bo robimy to w domu, więc postanowiłam, zróbmy coś, żeby wszyscy inni widzieli, zwłaszcza, że w tych czasach, wszędzie, gdzie wejdziemy, czy do sklepów, czy wejdziemy, czy nawet w szkołach, czy w zakładach pracy, ludzie przestali mówić Merry Christmas. Ja nieraz pytam się właśnie dlaczego, mówię, że to jest political not correct, żeby mówić Merry Christmas i według mnie jest to źle. Wishing somebody Merry Christmas, there's nothing wrong. Wishing Merry Christmas is joy, love, happiness, and that's what we are here for. Drodzy Państwo, właśnie ten protest jest zorganizowany, żeby przesłać message Polonii hamiltońskiej, naszej społeczności polonijnej, wszystkim mieszkańcom miasta Hamilton, że chcemy, aby były kartki Merry Christmas, bo ostatnio w sklepach zabrakło. Chcemy, żeby w sklepach nas pozdrawiano Merry Christmas, nie Happy Holidays. Mamy dużo holidays w ciągu roku, a te są specjalne i dlatego te chcemy nazwać tak, jak nazwali nasi ojcowie i to, co przywieźliśmy tutaj z naszej Polski. Właśnie święta Bożego Narodzenia.